Widzę, że wróciłeś. Gotowy? Gotowy. O co chodzi? Pokażę ci, gdy będziemy na miejscu. My? Tylko ty i ja? Czy to cię przeraża? Boisz się wyzwań? Chodź, sami to załatwimy. Chodź, załatwmy to. Oto i on, El Colosaro, postrach kurierów. Wysłaliśmy kilka zespołów, żeby go złapać i zabić. Oczywiście, zawiedli. Tak, większość po prostu zwiała. Trzęsi majtki. Jest taki niebezpieczny nie ze względu na swoją siłę, ale na spryt, z jakim walczy. Uważaj więc i daj z siebie 100%. Chcesz się z nim policzyć? Tak, ramię w ramię z tobą. Idziemy tam wspólnie, wspólnie walczymy i ogólnie trzymamy się razem. Zobaczmy, co potrafisz. Ten biedak szuka guza!
El Colosaro, to coś zabijało naszych kurierów. Dlaczego sami się tym nie zajmą? Mówisz jak William. Kurierów można zastąpić, ale bez nich nie będzie zysków. Pieprzony William. Nigdy nie pozna prawdziwej wartości kryształków, jeśli zawsze będzie je miał na wyciągnięcie ręki. Dlaczego nie zabraliśmy innych? Nie są nam potrzebni. To coś mogło nas zabić. Ale tak się nie stało. Żyjemy. Czy będziemy tylko zabijać stwory? Czeka na nas więcej wyzwań. Znajdziemy je. Tworzymy dobry zespół. Chcesz coś zyskać? W końcu wyzwania i zyski to wszystko, czego szukam. Ale niech będzie. Jeśli znajdziesz dobre wyzwanie, coś, co naprawdę nieźle namiesza, wtedy pomyślę. Co powiesz na walkę z eleksatorami Albów w Ksakorze? Czy to wystarczająco duże wyzwanie? Walka z przywódcami Albów? Na pewno można nazwać to wyzwaniem. Ale bez planu to misja samobójcza. Jeśli obmyślisz jakiś plan, to czemu nie? Chrzanić to. Zniszczmy Albów. We dwoje. Między nami wszystko okej? Tak, tak. Zabierzmy się do roboty.